Cieszymy się na opowieść o Cieszynie. To przygraniczne miasto, nazywane Małym Wiedniem, łączy historię, kulturę i przyrodę. Niezwykle cenną architekturę, wiekowe legendy, klimatyczne deptaki i tajemnicze cmentarze. Tym wszystkim czaruje Cieszyn. Najstarsze zabytki miasta odnajdziesz na Górze Zamkowej. Najsłynniejsza jest oczywiście romańska rotunda z XI wieku. To jedna z najstarszych budowli murowanych w całej Polsce. Pewno ją kojarzysz z banknotu o nominale 20 zł. By zajrzeć do surowego wnętrza, trzeba wykupić bilet i otworzyć wrota wielkim i niezwykle klimatycznym kluczem. W środku dotyka nas duch czasów odległych. Ta surowość i piękno zarazem przeszywa, pobudzając historyczną wyobraźnię. Wchodząc do świątyni, trzeba zejść parę stopni w dół. Niegdyś posadzka kościoła leżała na równi z poziomem wejścia, ale przez stulecia na zewnątrz nagromadziło się sporo osadu. Rotunda, choć najcenniejsza, to nie jedyny wiekowy zabytek na tym wzgórzu. Ten sam bilet umożliwia wejście na wysoką wieżę piastowską. To pozostałość po gotyckim zamku z XIV wieku. Na jej szczycie dostępny jest taras widokowy. Wchodząc na niego, trzeba pokonać dość strome schody. Jednak widok rekompensuje wysiłek. Panorama miasta i gór w tle jest śliczna, a za rzeką Olzą rozciągają się już Czechy z czeskim Cieszynem. Niegdyś było to jedno miasto. To nie koniec cennych zabytków Góry Zamkowej. Jest jeszcze wieża obrony ostatecznej, najpewniej starsza niż sam zamek, bo sprzed XIII wieku. Później została włączona w mury obronne, jako jedna z baszt. A wszystko to zaczęło się podobno w tym miejscu w 810 roku. Według legendy spotkali się przy tej studni trzej bracia, książęta Bolko, Leszko i Cieszko. Tak się ucieszyli, że miasto Cieszyn założyli. I tym sposobem możemy spacerować po uroczym Małym Wiedniu, nazywanym tak z racji przepięknej architektury, ale też licznych związków kulturalnych i handlowych z samym Wiedniem. Piękne kamienice podziwiać można na ulicy Głębokiej i na rynku, który zachował swój średniowieczny układ. Po środku nie dominuje ratusz, ten jest wkomponowany w południową pierzeję, ale kamienna fontanna z figurą świętego Floriana. Aha, i koniecznie musicie skosztować kultowych kanapek cieszyńskich w pobliskim sklepie z Połem. Zapewne zauważyliście mnóstwo wspaniałego kwiecia. Cieszyn szczyci się szlakiem kwitnącej magnolii, która zachwyca wielkimi kwiatami od kwietnia do maja. Szlak ma około kilometra długości i łączy mnóstwo tych pięknych drzew, zapowiadających bujną polską wiosnę. Mapkę i trasę znajdziecie u nas na blogu, link w opisie. Kwiecie znajdziecie zarówno przy urzędach, przy Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz na prywatnych podwórkach. Coś wspaniałego. Jak już jesteśmy w spacerowych klimatach, to czekają na nas dwa nadrzeczne bulwary. Pierwszym z nich jest popularna cieszyńska Wenecja. To ulica Przykopa, biegnąca przy kanale Młynówka. Choć miejsce jest ciekawe, to jednak czujemy, że mogło być ono o wiele bardziej klimatyczne, z większą liczbą ciekawych galerii czy kawiarenek zapraszających pięknym obejściem. Tutaj potencjał nie do końca został wykorzystany. I don't care.
Rzeka graniczna Olza również doczekała się ładnej promenady z unikalnymi ławkami w kształcie okręgów, aż chce się siadać i odpoczywać. Kolejne niesłychanie klimatyczne miejsce, choć kompletnie inne w swojej wymowie, odnajdziesz na północy Cieszyna. To stary cmentarz żydowski pochodzący z 1647 roku. Był użytkowany do początku XX wieku i tym samym stał się poza krakowskim cmentarzem Remu na Kazimierzu najdłużej działającym kirkutem w Polsce. Niesamowite, jak macewy zostały pochylone zębem czasu, a dodatkowo są pochłaniane przez przyrodę. Zaborczy bluszcz tworzy aurę tajemniczości i przemijania. Jak obiecałam, Cieszyn przyciąga różnorodnością atrakcji. Nie pozostaje ci nic innego, jak przekonać się o tym samemu. Don't care how-